Siemaneczko wszystkim. Okej, lecimy z kolejnym odcinkiem. Zobaczcie, jak to tutaj teraz u mnie wygląda. Ogólnie trochę tych monet zarobiłem. Może jakichś tłumów nie ma, ale zrobiłem tak, 4 stajnie. Na razie mam po 2 pracowników, bo w sumie teraz mógłbym już wziąć po 3, bo jak miałem po wcześniej po 3, no to troszkę ten dzienny bilans był mały, za mały w sumie. I wychodziłem na tym, no tam, no z lekkim minusem. Ale teraz można zrobić coś takiego, żeby, no właśnie, tutaj już niezadowolony, bo kolejne miejsce noclegowe by się przydało. No oczywiście możemy już kupić, także za 6 tysięcy kupujemy kolejne miejsce. Na to jeszcze by mnie było stać, ale może na razie to sobie odpuszczę, bo już mamy 3, 4, 5 miejsc noclegowych. W sumie wiecie, chodzi mi o pomieszczenia. Dzienny bilans mamy na plusie teraz. No, wiecie co chodzi, bo jak mam 3 barmanów, jeden pracuje teraz. No i powiedzmy, że przez cały dzień, o teraz drugi podszedł, ale powiedzmy, że przez cały dzień na przykład, no nie będą oni, wiecie, cały czas w ruchu, że dwóch da sobie radę, no to trzeci, wiecie, trzeciego trzeba też opłacić, tak, mu pensję. I tak jakoś wychodziłem na minusie, ale też dlatego, że nie było mnie w grze z 2 dni w sumie. No, żeby więcej zarobić, trzeba być w tej grze jednak. Ale to nie znaczy, że jak wyjdziecie sobie, to nic się nie dzieje. Dzieje się. Cały czas, o, zobaczcie. Cały czas zarabiamy. Teraz mieliśmy 4 klientów. 2 barmanów sobie radzi jeszcze, widzicie. No jakbyśmy mieli tu wszystkie te stołki zajęte, no to 2 już by sobie nie poradziło. Ale na chwilę obecną sobie radzą, więc po co zatrudniać trzeciego i go opłacać? Będzie więcej ludzi, wtedy możemy pomyśleć. O, koszt pensji, widzicie, nam odjęło. Znowu tutaj spać. Nie wiem, czy nie... Dużo tutaj osób jest niezadowolonych, bo brakuje noclegu. Te karty, co zdobyłem wcześniej, jeszcze Doktor Plagi zdobyłem. Tego na odcinku nie było. I zobaczcie, oni sobie tu chodzą. O, tu jeden chodzi. No i po prostu chodzi po naszej karczmie. Gdzieś tu drugi. Gdzie on jest? O, tu idzie na górze, zobaczcie. Ale Doktor Plagi, on chyba... Ja nie wiem, czy ja go tu będę miał. Bo ja go ogólnie zdobyłem na wydarzeniu. No, ale tutaj go chyba nie ma, wydaje mi się. No nie wiem. No, to jest właśnie on. No i tutaj mamy wpływy za interakcję z tym gościem. Plus 24%, bo on jest na drugim poziomie. Ale wydawało mi się, że gdzieś go widziałem. Kurczę, nocleg. Ale to może... na tamtym wydarzeniu, bo ogólnie miałem... Teraz wróciłem znowu do tego wydarzenia, co mieliśmy na odcinku i lecimy sobie od nowa. Sprzedajemy piwa, ale miałem jeszcze jedno wydarzenie, gdzie łowiliśmy ryby i sprzedawaliśmy pieczywo. I tam też mogliśmy zarobić. A, i właśnie, i zdobyłem tam nagrody, zobaczcie. 4 skrzynie i takie coś tu mamy. Mamy magiczny przedmiot, który zakłóca wpływ czasu, zapewniając natychmiastowy zysk przez określoną liczbę godzin. No właśnie, tutaj nam daje akurat przez 2 godziny. I natychmiast dostajemy ten kosz, który byśmy zarobili, nie będąc w grze. I teraz jak sobie użyjemy, zobaczcie. Dostaniemy 8 tysięcy zysku. Ładnie, bierzemy to. Super. A, i tu mamy jeszcze jedno tylko przez godzinę, także tu dostaniemy 4 tysiące. Dobra, bierzemy to na pewno i kupujemy... kolejną podwójną izbę, 12 tysięcy.
Ile jeszcze możemy tu kupić? Jeszcze dwie, no ale już następna jest mega droga, 18. W sumie prawie by mnie stać było. Ale dobra. Dodatkowe dwa miejsca. Tutaj jeden jeszcze mógłby się położyć. I to zawsze coś. Okej. Pracowników na razie nie zwiększamy. Teraz, żeby jakieś dodatkowe koszty były, co tu możemy postawić? Możemy dekoracja. 1,80 nam będzie dodawać więcej do zarobku. To są właśnie te krzesełka, ale chyba na nich nie będą mogli siedzieć, niestety. Dobra, otwórzmy sobie jeszcze te cztery skrzynie. Mamy kolejną postać, która będzie, co tu? Wpływy z poczty. Headwing. Dobra. Przynęta. O, to już wiem, co to będzie. Zaraz tam wrócimy. Tutaj mamy pupo podpórka. Pospolita. Wpływy z krzeseł barowych. Ok, jeszcze mamy trzy skrzynie, tylko czekajcie. Dekoracja baru. Aha, to możemy sobie plus 2,50. Takie miecze, widzicie, tutaj nad beczkami. Weźmiemy sobie je, zawsze dodatkowe pieniążki. O, i tu mamy tego zwierzaka, widzicie? Przynęta, tak? To było? Tak się nazywał? Czekajcie. Tak, przynęta. Szybkość ruchu. Aha, tylko. Myślałem, że to będzie przynęta, wiecie, że będzie on nam, wiecie, łowił, tak jak można powiedzieć, będzie nam znajdywał gości, takie łowił ich normalnie. No dobra, ale nie. To nie o to chodziło. Wpływy z poczty plus 5%. Dobra. Tak to wygląda. A właśnie, chodzi on tutaj gdzieś? O, idę już do pracy. Jego tu nie widzę. Niestety. Tu jeden chodzi. O, ale się rzucili. Aha, tu trzeba zrobić jeszcze właśnie. Otwórzmy te wszystkie skrzynie. Bekon! Świnka! Szybkość zameldowania, ok. Chałka. Piesek. Oj, no znowu nie doczytałem. Dekoracyjna głowa. Wpływy z dekoracji ścian. No dobra, ale gdzie ta głowa jest? Bo ja nie rozumiem teraz tego. Tutaj chodzi ten biały. To jest kto? A, ten Headwing. Okej. Bekon. Kogo nie doczytaliśmy? Tego. Częstotliwość odwiedzin. Okej. No i to nam daje takie duże plusy, no naprawdę. I zobaczcie. Kasa jak nam wpływa. Mamy jeszcze zadania. To zrobimy. Kominek. I co tam jeszcze? Odbierzmy. Może będą kolejne zadania. Raz. I jeszcze raz, tak? Dekoracja. No i dobra. Odbieramy. Świetnie. Teraz pieniądze popłyną szerszym strumieniem i wreszcie zarobisz na ładne rzeczy. Co to jest teraz? Ja i moja rodzina nie mogliśmy się zmieścić. Te pokoje są na skroś spartańskie. Można by je ulepszyć. Nasza karczma stała się dzięki tobie lepsza. Odwiedź nas w przyszłości. Okej, okay, no trzeba ulepszać, żeby ludzie też mieli chęć do niej przyjść. Dobra, odbierz. Mamy 10 diamentów. No dobrze, naprawiliśmy poprzednie uchybienie, ale wchodzę do karczmy i co widzę? Brud. Jaki brud? Mam sprzątaczy. Okej. Okay. No i mamy kolejne zadania. Super. Kucharza,
zwiększy liczbę stolików, zwiększy liczbę sprzątaczy. Dobra, no i mamy to. Czyli te zadania też trzeba robić. Ulepsz trunki w barze na poziom drugi. Ulepszamy. Ładnie. I teraz jeszcze odbieramy. Ulepsz jedzenie w kuchni. Ale to jeszcze na trzeci poziom, dobra. No i odbieramy. Wyświadczasz sobie przysługę. Radzę ci też więcej minie podpadać. W przeciwnym razie, co? Gość chciał jeść, ale nie znalazł miejsca. Jedzenie i trunki mogłyby być lepsze. Dziękujemy za opinię. Dziękujemy za opinię. Zmieniliśmy menu kuchni i uczyniliśmy miejsce większym. 1200, super. Zdarzyło mi się przychodzić koło kuchni i jedno z twoich garkotłuków wylał na mnie zupę. Ojej, bardzo przykro. Uroniła się mała kropelka, ale tylko tyle wystarczy, żeby zrujnować sukienkę i dzień. Dobra, odbierzemy sobie za kolejne zadania nagrodę. Super. Mamy ulepsz łazienkę, ulepsz podwójne łóżko, ulepsz dodatkowe przedmioty. Dobra, na razie zostawię to. Zobaczcie. Kurczę, nawet jak wykupię te dwa jeszcze pomieszczenia, to będzie i tak za mało. No i dobrze. W to wydarzenie, ale to później sobie wejdę, bo to trzeba od nowa tam wszystko ulepszać, żeby zdobywać nagrodę, tak? Tak samo jak we wcześniejszym odcinku. Dobra, otwórzmy sobie jeszcze te dwie skrzynie. Komendant Rex. Wpływy z siłowni plus 8%. No to to samo. Ale już na drugim poziomie będziemy mieć. Dekoracyjna głowa. Wpływy z dekoracji ścian plus 7%. Więcej. No i tu mamy na drugim poziomie już. Headwinga. Wpływy z poczty. Było 5, mamy 7. Super. I otwieramy jeszcze. Narzędzie do motywacji. Motywacji. Koszt pensji. Dobra. Spada. Pimpek. Co daje? Skrócenie czasu otwarcia bram i mostów. Plus 5%. Kurczę, dużo tutaj tego jest. Beko na drugi poziom. No i to tyle ze skrzynek. Okej, dobra, zobaczmy jak to wygląda. Dzienny bilans już mamy 474, zobaczcie, poszedł prawie dwukrotnie do góry. Może byśmy sobie... koszt pensji, dobra, ale nam zeszło teraz. Coś byśmy tutaj może... w końcu ulepszyli te izby. Damy tu umywalkę, bo nawet nie ma. Stolik nocny. Plus 12 nam będzie dodawać. No to już sporo. Dobra, może to zróbmy tam maksa. Jakoś mega drogo to nie kosztuje, a 519 już mamy. Ok. Tak samo tutaj. Zobaczcie, jak nam wzrasta. 570 już. Robimy wszędzie to. Zawsze ładniej to wygląda też. A, magii mam za mało. I teraz musimy, żeby zwiększyć, mamy 60 na 60. Musimy tutaj. 2500. No i wiecie, żeby tu 16 tysięcy. No i tu, żeby dodatkowe mieć, to już musimy to ulepszać. Dobra. Zobaczmy tutaj, czy ja coś mogę. Tutaj nie, wszystko mamy. Dobra, widzę, że tutaj dużo śpi osób. Ulepszamy dalej. Ile się uda. Sporo już. No i okej, fajnie.
No i niech zarabia teraz karczma, no i potem trzeba znowu ulepszać. Wszystko na spokojnie po kolei. 18 tysięcy sporo. No ale na pewno kupię tą i kolejną. No dobra. Także co, tutaj widzę, że już śpią wszyscy. O, piesek sobie chodzi. Sporo tych zwierzaków już chodzi. Zobaczcie, świnka. Nieźle. Dobra. To będzie tyle. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć.